Historia muzyki polskiej. Średniowiecze do roku 1320 według Jerzego Morawskiego. Publikacja pod redakcją Stefana Sutkowskiego. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Równoczesny śpiew kilku głosów różnego rodzaju, o różnej wysokości i barwie, towarzyszył najprawdopodobniej ludzkości od czasów najdawniejszych. Głosom tym mogły oczywiście towarzyszyć instrumenty. Śpiewając i grając urozmaicano obrzędy, uroczystości, zabawy, a także życie codzienne. Ta pierwsza wielogłosowość, a raczej łączenie dźwięków różnej wysokości we współbrzmienia, powstawała w sposób nieuświadomiony z przyczyn naturalnych. Stosowano przecież jednocześnie głosy niższe i wyższe, kobiece, męskie i dziecięce. Powstające wówczas współbrzmienia oktawowe mogły zależeć od aktualnych możliwości wykonawczych, czy też zwykłego przypadku. Jak już wielokrotnie wspominaliśmy i co profesor Jerzy Morawski często podkreśla, o muzyce ludowej, w której tradycje te utrzymywały się najdłużej, prawie nic nie wiemy. O tym stanie rzeczy decyduje brak źródeł. W miarę upływu czasu zaczęły pojawiać się informacje dotyczące muzyki profesjonalnej, dworskiej. W dalszym ciągu jednak powstawanie i rozwój muzyki wielogłosowej genetycznie związane było ściśle ze zróżnicowaniem źródeł dźwięku. Wynika stąd zatem, że technika kompozytorska w muzyce dawnej wiąże się nierozerwalnie z ówczesną praktyką wykonawczą. Tego rodzaju zależności odnoszą się również do europejskiej muzyki artystycznej. Zamykając rozważania na temat okresów wczesnopiastowskiego i doby rozbicia dzielnicowego, zastanówmy się, jak mogła wyglądać wówczas muzyka wielogłosowa w Polsce. Praktyka wykonawstwa wielogłosowego na naszym terenie sięgała niewątpliwie czasów wcześniejszych niż wiek XIII, a dopiero z tego stulecia zachowały się pierwsze zapisy utworów wielogłosowych. Podłoże dla rozwoju najwcześniejszej wielogłosowości stanowiły sposoby wykonawcze w muzyce liturgicznej i śpiewach pozaliturgicznych. Było to na przykład zdwajanie melodii wokalnej i przeciwstawianie kontrastujących środków wykonawczych. Uwagi o wykonawstwie chorału przekazywane były od czasów najdawniejszych w księgach liturgicznych, takich jak pontyfikał biskupów krakowskich i pontyfikał wrocławski. Ale nie tylko. W dokumencie z 1204 roku Gerard, opat klasztoru Norbertanów we Wrocławiu, donosi, że miserere wykonują pueri claustrales, młodzi mnisi, a paternoster, konwersi, dorośli zakonnicy. Na specjalną uwagę przy opisie początków wielogłosowości w Polsce zasługują wzmianki o stosowaniu praktyki alternatim. Polegała ona na przemiennym śpiewie chórów męskich i chłopięcych, głosów solowych i chóralnych, a także chóru jednorodnego, podzielonego na dwie grupy. Informacje takie znajdujemy w XIII-wiecznych graduałach cysterskich z Kamieńca Ząbkowickiego i Jemielnicy oraz Pelplina. Praktykę alternatim stosowano także przy wykonywaniu tractus. Zasady jego stosowania zostały wyłożone w consuetudines tego zakonu i znajdowały praktyczne odzwierciedlenie w zapisach źródłowych tych śpiewów. Do początków XIV wieku nie zachowały się żadne świadectwa źródłowe dotyczące alteracji chóru i organów. Najstarsze przekazy takiej praktyki zachowały się w XIV-wiecznym graduale cystersów z Paradyża. Przy melodiach dwugloria dopisano oznaczenia wykonawcze. Wskazówki te dotyczą wykonania owych wersów z udziałem chóru i organów. Zapisy te są jednocześnie najstarszym świadectwem kultywowania w Polsce mszy alternatim lub mszy organowej. Thank you.
Mimo wyraźnych zakazów stosowania w liturgii jakichkolwiek praktyk poza cantus planus, czyli monodii liturgicznej, najstarsze przejawy wielogłosowości zanotowano najwcześniej na gruncie właśnie chorału i muzyki liturgicznej. Trudno określić, kiedy praktyka wykonywania wielogłosowego w formie improwizacyjnej pojawiła się w Polsce. Istnieją hipotezy, że mogło się to dziać już w XII wieku. Jest wysoce prawdopodobne, że najstarsze wykonywane wielogłosowo fragmenty kompozycji lub całe utwory należały stylistycznie do pierwotnego organum paralelnego. Chodzi tu o improwizowany dwugłos z użyciem interwałów kwinty, kwarty, oktawy i unisonu z melodią główną w głosie górnym. Zachował się odpis traktatu omawiającego tę technikę, ale brak jest jakichkolwiek zabytków muzycznych. Podkreślmy raz jeszcze. Początki muzyki wielogłosowej w Polsce nie są jeszcze dokładnie zbadane. Najstarsze notowane zabytki pochodzą z drugiej połowy lub końca XIII wieku. Ustalenie dokładnych dat jest najczęściej niemożliwe z uwagi na stan zachowania zbiorów. Niemniej jednak od tego czasu nasila się proces wchłaniania zdobyczy Zachodu. W procesie asymilacji muzyki liturgicznej i chorału rzymskiego największą rolę odgrywały wielkie ośrodki kościelne. Teraz w dziedzinie muzyki polifonicznej wybijają się głównie małe klasztory. Najstarsze zachowane w źródłach kompozycje wielogłosowe pochodzą głównie z terenów południowo-zachodnich. Chodzi tu o wąski krąg klasztorny klarysek, Stary Sącz i Kraków, a także śląskie klasztory cysterskie. To tym środowiskom należy przypisać największe zasługi w krzewieniu praktyki organalnego śpiewu liturgicznego w Polsce. Zachowany niestety szczątkowo, urywki, wklejki, skrawki, w bibliotece klasztoru klarysek w Starym Sączu rękopis wydaje się szczególnie cenny. Zabytek ten stanowi ważne źródło repertuaru szkoły paryskiej. Materiał ten, datowany na ostatnią ćwierć XIII wieku, reprezentuje przeważnie klasyczny etap rozwoju polifonii organalnej. Dwugłosowe organum nawiązuje stylistycznie do repertuaru katedry Notre Dame w Paryżu. Stanowi on niewątpliwy, choć zachowany w formie szczątkowej, ślad znajomości sztuki polifonicznej kręgu paryskiego w Polsce. Nurt organum szkoły paryskiej oraz szerzej rozumiany styl Ars Antiqua nie uzyskał w Polsce specjalnego znaczenia. Pozostawił jednak w późniejszej twórczości wyraźne ślady. Warto tu wskazać na jeden z najdawniejszych pomników śpiewów wielogłosowych w Polsce. Unikatowy zapis Conductus Omnia Beneficia. Znajduje się on na luźnej karcie pergaminowej z około 1300 roku. Zapisany w formie partyturowej na czterech podwójnych systemach umieszczonych jeden nad drugim, jest utworem czterogłosowym utrzymanym w całości w technice nota contra notam. Typ polifonicznej twórczości organalnej przetrwał w krajach Europy Środkowej stosunkowo długo. Tworząc konserwatywny nurt wielogłosowości, utrzymywał się w podstawowym repertuarze. Towarzyszył innym, nowocześniejszym gatunkom. W literaturze przedmiotu nazywany jest polifonią chorałową, retrospektywną, prymitywną lub archaiczną. W antyfonarzu franciszkańskim z klasztoru klarysek starosądeckich znajdują się wpisane na dolnym marginesie strony zawierającej antyfony Ad laudes in Domenica Resurrectionis dwa dwugłosowe opracowania Benedicamus Domino Alleluja. Są one utrzymane w technice nota contra notam z krzyżowaniem głosów. Do obu utworów odnaleziono paralele pochodzące z rękopisów czeskich i zachodnioeuropejskich. Thank you.
Nurt polifonii retrospektywnej kultywowany był w tym samym czasie w środowisku Cystersów Śląskich. Do najstarszych jego przejawów należy zachowane w odpisie dwugłosowe opracowanie nietropowanego Kyrie Eleison i Christe Eleison. Oparte na umieszczonej w głosie niższym melodii Kyrie, wpisane jest w graduale cysterskim z Kamieńca Ząbkowickiego. Również ta kompozycja, w prostej technice nota kontra notam, skrzyżowaniem głosów, nawiązuje stylistycznie do starszej sztuki organalnej. Nie jest wykluczone, że powstała na Śląsku. W podobnym stylu utrzymane jest dwugłosowe opracowanie ostatniego wersu tropu Laudem Deo Dicam. Utwór ten zapisany jest w graduale cystersów z Henrykowa. Zabytki te stanowią zespół najstarszych znanych dziś źródeł muzyki polifonicznej w Polsce. Znakomita ich większość reprezentuje nurt zachowawczy w rozwoju wielogłosowości. Trudno stwierdzić, czy były to kopie utworów dawniejszych, czy stanowiły nową twórczość ujętą w starym stylu. Repertuar ten jest porównywalny z innymi krajami leżącymi na peryferiach kręgów decydujących o kształcie i rozwoju polifonii. Zdecydowanie jednak ustępuje znanym europejskim ośrodkom wiodącym w tej dziedzinie twórczości. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. W przygotowaniu Historia Muzyki Polskiej w e-bookach oraz portal internetowy. Więcej informacji na www.nck.pl.